Teraz się łapiemy za filtr kabinowy, teoretycznie. Śrubki pod spodem, dziesiątki. W ogóle tu nie widzę, a tu jest. No ale ja też nie mam tylko jako operator. No jasne, twoja rola jest ważniejsza i trudniejsza, bo jak nie będzie widać, co tu robię, to poopowiadasz. Okej. I teraz trzeba to ściągnąć na hamas. Na hamas. A. Ale te zapalniczka tu i najpierw jest pierwsza zapalniczka. Tak. I tu jest. I tam drugie trzymanie. Dobra. Co nam trzeba? Trzecia śrubka, której nie było na filmie instruktażowym. Pokaż. I teraz chyba śrubokręty, nie? Czy... Teraz były te, no te takie warioty. Niby śrubokręty, ale... Ale nie śrubokręty. Widzę, idę szukać takiego. Jest człowiek, jak był młodszy i nie nosił okularów, to wszystko widział. Te zmiany tych kluczy to jest jakieś wariactwo. Tak jakby nie mogli zrobić na śrubokręt gwiazdkowy. Nie po to pan inżynier jest panem inżynierem, żeby robić takie prymitywne rzeczy. Czekaj, ja tu chyba stanę na głowie jedna. Jest. Tu jest. Jedna śrubka, ten Torx numer 20. Tu jest druga. Ultra wygodna pozycja. Czy rzeczy nie bolą? No wszystko mnie boli. I teraz to trzeba wyjąć. W jaki sposób? Daj kamerę. Dobra. Leci. Leci? Dobra. Ten jak nowy jest, jak nowy. Ale tam grzyby są. Nie wąchaj, że tego coś tu jest niepoważne. Niektórzy specjalnie grzyby wąchają. Czy to ma jakiś przód i tył? No masz. Tam jest taki strzałka. Made in China. Strzałka jest tu do góry. A tu gdzie była strzałka? No to jak jest wygięte, Piotrek. Czyli w stronę wygięcia. Widzisz, a to jest BMW filtr. BMW. Też robiony w Chinach, tylko z napisem BMW. Wsadzone. Tak to było wsadzone? Czy tak. Tak to było wsadzone. Tak było wsadzone. Wygięcie. Strzałka na dole w stronę wygięcia. Czyli... A tak to ma być. Jak ja to tam wepcham. Ale ciekawy wynalazek inżynierów. Ciekawe, tym bardziej, że to się nie chce zmieścić. Bo za słabo chyba wyjęty jest. Dobra. Pokaż. Filtr wszedł, teraz go trzeba, wszedł czy nie wszedł, jak to głęboko ma wejść. To zobaczysz, czy klapkę założy. No właśnie widzę, że z jednej strony mi wszedł, a z drugiej nie chce. Teraz wszedł. Klapka weszła.
Jedna śrubka, druga śrubka. Aha, ale kluczyk zgubiłem. Numer 20 ma być. 15, 27. Tu nie ma więcej. Nie ma więcej. Tu jest. No, ten pasuje. Jest. Teraz trzeba to wsadzić, podłączając. Najpierw te zastrzały tam trzeba. Czekaj, jak to mi... Gdzieś to mi tu pierwszy był problem. To klikło. Gdzie on jest? Nie ma go. Tu jest. To jest zapalniczka? Chyba ta. To jest jak zapalniczka taka. Skąd ona by się tu wzięła? Znaczy... Zapalniczka tu jest. No, nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że tu jest zapalniczka. To musi wyjść za to. Teraz trzeba znaleźć te dwie śrubki gdzieś. Nie, to musisz włożyć nakrętki i one pójdą tam. Najważniejsze, żeby mieć rękawiczki ubrane, bo wiesz, jak masz ubrane rękawiczki, to se palców nie pomyśle. Tymi ręcami i tymi palcami. Nie na siłowo. Nie siłowo. Piotrek, teraz zrobione. Teraz jest taki, jak zamkniesz drzwi, ja to wezmę, to zobacz, czy nie ma śladu oleju. Pod samochodem? Nie, na. Suchuteńko. No, Ławka sucha, on ma, wie, że on ma to zamknięte, że tak nie będzie tak łatwo. No, tam nic się nie przejmuj, olej, dana woda podlegająca ciśnieniu, Piotrek, i tak dalej. No proszę. Co z praw tym? Fizyki pan nie zmienisz. No. I to olej też podlega tym prawom. Wyłączyć już? Tak.